No Marzena, no jak moja wina? Skąd ja miałem wiedzieć w robocie, że Rychu ma koronawirusa? Masakra, Henryk, to ja teraz 2 tygodnie mam w domu siedzieć, bo ty miałeś styczny z jakimś kurwa rysiem pracy. Boże święty, co jeszcze miał jeden test? A nie wiadomo, jakby drugi wyszedł, a może by był remis i co wtedy? No takie mamy czasy, Marzena, koronawirusa, co zrobisz? Koronawirus, koronawirus, koronaświrus, kurwa, Henryczku. Wirusy były, sami będą i co za pół roku, za rok zniknie ten wirus? Będziemy się do końca życia teraz zamykać w kwarantannach i kurwa maseczki nosić? Za 2 lata się przyzwyczają. Rok temu jak 4 miliony Polaków grypę miało, to nikt maseczki nie nosił i się o dziadków nie martwili, kurwa, o seniorów. I co teraz? Ja muszę zadzwonić do tego dzielnicowego naszego, co będzie tu przyjeżdżał nas sprawdzać. Niech zakupy mi zrobi, bo jak ja teraz z domu wyjść nie mogę? Sąsiadów popierdolonych mamy i co? No to dzwoń do dzielnicowego, to jego obowiązek. No to dzwonię, Henryczku. Jak on miał ten dzielnicowy? Jan. Dobra. Kuźwa. Witam, starszy dzielnicowy Jan. No, witam serdecznie, panie dzielnicowy. Problem jest, bo pan już wie pewnie, że tutaj jest tego pana terenu, to jesteśmy tu na kwarantannie, Marzena i Henryk. Tak, właśnie dostałem dane z sanepidu. No, to wie pan co, jak będzie pan jechał nas sprawdzić, czy jesteśmy w domu, to musiałby pan nam zakupy zrobić, bo my z domu nie możemy wychodzić, a wie pan, nie mamy jak teraz tego ogarnąć. A sąsiedzi państwu nie zrobią? Panie, sąsiadów to my pojebanych mamy takich, że krzyże, jak się dowiedzieli od wczoraj, to krzyże nam wieszają na drzwiach, a sąsiadka czosnek żywcem pierdala, bo myśli, że my wampiry jesteśmy, panie. To takie ludzie są trochę, wie pan, nie idą z postępem. No faktycznie, no dobrze zrobię. Dziękuję panu, musi pan, to pan se kartkę weźmie i pan pisze teraz. Panie władzo. Dobrze, proszę podać, co kupić. To będzie tak, śmietana 16, żeby pan mi nie kupił innej, albo 32, bo pan powie, że to też 16 razy 2. Nie, musi być 16, bo jak pan źle kupi, to będzie pan zapierdalał radiowoźnikiem z powrotem do marketu. Dobrze, dobrze, pani Marzeno. Makaron, świderki. Świderki żaden jeden. Tak. I podpaski Olays, żeby były panie mi ze skrzydełkami. No ale to już by po mnie mogła darować. Panie, okres mi się zbliża i moje krocze potrzebuje tych podpasek. Jestem na kwarantannie, nie mogę wychodzić. Panie, kurwa bandytów pan ścigasz, a podpasek się pan boisz kupić? No już dobrze. Olej ze skrzydełkami, tylko nie zapachowe, panie, bo jak ja wtedy to z majtów wyciągam, to mi pachnie jakby to kota. Jak kostka klozetowa mi to pachnie wtedy. Żadnych zapachowych. To już bez szczegółów poproszę. No to by było na razie wszystko, a jakby coś, to będę dzwonić. Numer mam do pana. Dobrze, dobrze. Proszę dzwonić, spokojnie. I jak pan podjedzie, to panu spuszczę ten wiaderko i pan... Ale ja się nie spuszczę. Nie pan się spuści, ja panu spuszczę wiaderko przez okno i pan mi włoży do wiaderka i wciągnę, bo ja na pierwszym piętrze mieszkam. Aha, tak, tak. Dobrze, dobrze. No. No to dobra, panie władzo, to miłego dnia i będziemy w kontakcie, nie? Tutaj Marzena i Henryk z kwarantanny. Z Chełmińskiego Przedmieścia, no. To miłego dnia, panie władzo, poszukiwania bandytów. Na razie. No, za kurwa pała tempa, no.